Drodzy siostry i bracia, kiedy rok temu przeżywaliśmy Wielkanoc z ograniczeniami, wszyscy wyrażaliśmy nadzieję, że za rok, czyli teraz, będziemy przeżywać już normalnie Wielkanoc i cieszyć się tymi radościami, które te święta niosą. Tak się nie stało. Mamy ciągle czas ograniczeń, czas mierzenia się z tym wszystkim, co stanowi wyzwanie, bardzo mocne wyzwanie, dotykające wszystkich wymiarów naszego życia. Nie zmienia to w niczym charakteru tych świąt. One ciągle są świętami najradośniejszymi. To są najradośniejsze chwile, które możemy i powinniśmy przeżyć w całym roku. I dlatego chciałbym życzyć, abyśmy mimo wszystko, mimo trudności, ograniczeń, z którymi mamy się mierzyć, z całą odpowiedzialnością zresztą mamy się z nimi mierzyć, żebyśmy nie zatracili radości tych świąt. To wszystko, co jest możliwe do wykorzystania, te możliwości, które dają nam środki przekazu, jak uczestniczenie w wydarzeniach religijnych, czy też kontakty, które możemy podtrzymywać, nie te fizyczne, ale te przecież wirtualne, także są pewnym sposobem bycia razem, żeby to wszystko było wykorzystaną okolicznością. Właśnie te wyzwania mogą budować między nami także relacje. Życzę, abyśmy te święta paschalne przeżyli ciągle w głębokich relacjach. Przede wszystkim z Panem Bogiem, bo to do Niego to wszystko należy odnieść, ale także i z bliskimi. Żeby ta okoliczność, którą święta zawsze dawały nam, była jak najmniej przez nas uszczuplona i ciągle to wezwanie do tego, byśmy pamiętali o innych, to zarówno gdy chodzi o dyscyplinę ograniczeń, jak i właśnie to zwrócenie się do innych poprzez to, co jest możliwe dla nas do wykorzystania, środki przekazu i złożenie życzeń świątecznych, przeżycie razem chwil, które są do przeżycia wspólnie i niesienia, i dzielenia się tą radością, która jest cechą charakterystyczną tych właśnie paschalnych świąt Wielkiej Nocy. Wszystkim życzę takiej właśnie wielkanocnej, głębokiej radości.